Kino Tomi w nowym sezonie artystycznym ruszyło pełną parą. Oprócz repertuaru bogatego w piątkowe premiery proponujecie dla różnych grup inne dodatkowe filmowe atrakcje. Zacznijmy od propozycji dla kobiet, czyli kina dla kobiet. Tak, Kino dla kobiet to nasz cykl, do którego wróciliśmy po półtorarocznej przerwie. Panie miały do wyboru trzy tytuły, zdecydowały się na film pod tytułem Teściowie, czyli no, bardzo ciekawą komedię obyczajową o tym, jak to odbywa się wesele bez udziału młodych i bez ślubu. Panie zaskoczyły nas ogromną frekwencją. Widać było, że jest to ten cykl taki najbardziej oczekiwany. Mamy nowych partnerów. Jak zawsze mamy prezenty i upominki dla wszystkich pań. Dołącza się coraz więcej firm. I co? Idziemy za ciosem. Już teraz mogę powiedzieć, że za miesiąc zaplanowaliśmy, równo za miesiąc, 5 listopada, zaplanowaliśmy kolejny tytuł. Bo we mnie jest seks i ta data przypada akurat na piątek, więc myślę, że film się też będzie cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. I co warto wspomnieć, nawiązaliśmy współpracę z fundacją Pomaganie jest fajne. Wpływy z biletów dla Kina dla Kobiet będą przeznaczone właśnie na tą fundację i na dzieci, więc pomaganie jest fajne i będziemy pomagać też poprzez nasz cykl Kina dla Kobiet. Czy Kino Tomi będzie odbywało się co miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca? Na tą chwilę układają nam się tak pozycje filmowe, że będziemy zawsze 5 dnia każdego miesiąca się spotykać, aż do odwołania. Póki co taka data nam sprzyja i równo co miesiąc, 5 każdego miesiąca spotykamy się. Czy panie będą mogły ewentualnie wybierać sobie repertuar, bo wiem, że czasami prowadziliście takie, może nie ankiety, ale mały plebiscyt na filmy. Proponowaliście 3 filmy, do wyboru był jeden. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie kilka tytułów i wszystkie będą ciekawe dla grona kobiet, to myślę, że tak, że będziemy poddawać je pod głosowanie. Natomiast jeżeli będzie wiadomo, że jest jeden taki tytuł, na który już z góry wiadomo, że wszystkie panie się zdecydują, no to po prostu wyświetlamy i my decydujemy wtedy. No to przejdźmy teraz do drugiej filmowej propozycji, tym razem dla nieco młodszych, czyli na tych najmniejszych pabianiczan, ale nie tylko, bo to również uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych, czyli Kino z klasą. Tak, Kino z klasą to nasz projekt sprzed kilku lat, który cieszy się też dużym zainteresowaniem. Na czym on polega? No, przede wszystkim jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o seanse grupowe w ramach wyjścia szkolnego. Tu indywidualnie ustalamy godzinę seansów i mamy bardzo bogatą ofertę tytułów. Dla tych najmłodszych przedszkolaków filmy na takie pierwsze wyjście do kina, poprzez nieco starszych, aż do młodzieży ponadgimnazjalnej. I tutaj mamy też obszerne materiały edukacyjne ze scenariuszami lekcji, tak aby wychowawcy, opiekunowie mogli z młodzieżą popracować jeszcze przy tych filmach. Jakie filmy proponujecie w miesiącu październiku? W miesiącu październiku dla najmłodszych mamy oczywiście Psi Patrol, Rodzinkę rządzi, Małą wielką stopę, drugą część. Dla nieco starszych kino familijne Czarny Młyn, Republika Dzieci. Dla tych najstarszych Żeby nie było śladów, czy film pod tytułem Mistrz. W jaki sposób można się zgłosić, zapisać? W jaki sposób powinno to się odbywać? Na naszej stronie na samym dole jest zakładka Kino z klasą. Tam są wszystkie wymienione tytuły, informacje i numer kontaktowy, mailowy, pod który można pisać, można dzwonić i umawiać się na dowolny dzień. I pozostała nam trzecia propozycja, czyli seanse przyjazne sensorycznie. Seanse przyjazne sensorycznie skierowane są dla najmłodszych, do najmłodszych widzów na tak zwane pierwsze wyjście do kina. Starannie dobieramy tutaj repertuar tak, aby te animacje były jak najłagodniejsze, o nieco krótszym czasie trwania. Seanse odbywają się przy przyciemnionym świetle, z nieco ściszonym dźwięku, bez żadnych reklam i zwiastunów filmowych, tak żeby nikogo nie wystraszyć, nie rozproszyć. No i najmłodsi widzowie otrzymują od nas zawsze jakiś prezent. Kiedy one się odbywają? Czy jest jakiś określony dzień w tygodniu? Na ogół odbywają się w niedzielę o godzinie 10 lub 10.30, czasami również w sobotę. A skierowane są do osób indywidualnych, czy też zorganizowanych grup? Te niedzielne seanse skierowane są do indywidualnych odbiorców, natomiast
korzystamy z tych seansów przyjaznych sensorycznie, również dla przedszkoli, kiedy umawiają się grupy do południem, czy tam południową porą, to również skorzystamy z tych seansów przyjaznych sensorycznie. Warto tutaj też zauważyć, że nawiązaliśmy współpracę ze studiem filmów z Bielska-Białej i rekonstruowane cyfrowo filmy z lat 70. i 80. będą się u nas pojawiać, także nawet wróci na ekrany kina Bolek i Lolek i wiele innych ciekawych pozycji i one będą też w ramach tych seansów sensorycznych. A jak często będzie się zmieniał właśnie repertuar w ramach tych seansów? W zależności od tytułu, ale do tej pory staramy się, aby zmieniał się co tydzień. Wyjątkiem takim był Psi Patrol, na który bardzo dużo dzieci długo czekało i ten Psi Patrol był trochę dłużej z nami w ramach tych seansów. Natomiast co tydzień zawsze wchodzi nowy tytuł lub nowa część. Jeśli ktoś jeszcze chciałby uzyskać informacje dodatkowe na temat tych trzech propozycji filmowych, w jaki sposób może to zrobić? www.kinotomi przede wszystkim, tam są wszystkie informacje, lub pod naszym numerem telefonu 42 215 42 69.